Troszeczkę o Putinie, bo dzisiaj Putin jest na topie, tak, że blokada była na granicy polsko-rosyjskiej. Ojej, rzeczywiście strasznie ciekawe. Pokazuje tak, w kapeluszu i wes i w ogóle, i jak chce, to może tutaj mieszkać. 400 za mieszkanie niech zapłaci, to sąd stwierdzi, że tu poważnie coś ktoś traktuje to wtedy, bo ja dałam zapytanie do sądu o to, czy ta Marzanna Witek, ona będzie miała ten spadek, odbierze, czy może zrezygnowała, bo nie ma sensu składać wniosku o spadek, jeżeli ona to mieszkanie weźmie, to my możemy złożyć ten wniosek i co, i na 2, 3, 4 miesiące, to po co, to zobaczymy. No, także jak chce, no to niech te 400 zapłaci, no to może tutaj mieszkać, a po co nam ten Przybyłowicz? No, to przynajmniej będzie ulga i będzie wiadomo, że ktoś tutaj poważnie traktuje, no, trochę więcej tych pieniędzy, no, za to mieszkanie, bo na pewno tam 400, a to wtedy będzie już całkiem inaczej, to wtedy będzie całkiem inaczej. No, to wtedy już jak te pieniądze są, to się zarabia, no, nie za dużo ich jest, ale już się więcej dopłaca. No, a tutaj to będziemy po kopciuszemu za światło grosze płacić, aby za to mieszkanie, to wtedy oni będą wiedzieć, że o, się poprawiło. Raz, dwa, trzy, cztery. No przecież ja tego nie piszę. To pisze moja sekretarka. Ja tylko mówię i to się samo nagrywa. No to więc widzisz, tego Przybyłowicza ja tu nie wpuszczę, bo przecież on może dziś oblać benzyną, podpalić, bo to przecież wariat. Rysia dzisiaj mówiła, że na pewno jest wariatkowie w szpitalu, bo go jakoś tak nie było. No a taka ruda jedna, że zawsze elegancki, a wie, no bo on zawsze musi zgrywać Anglika i tam, gdzie od sióstr dostanie jakieś ciuchy, to mówi, że to z Londynu kupił, wiesz, czyste, świeże, nowe i bardzo dobrze, no ale Rysia mówi najprawdopodobniej, że do psychiatryka już poszedł, to tam znowu pół roku pomieszka, ale ja już go tu nie puszczę, bo przyjdzie benzyną, podpali, wiesz, ze złości, a to wariat jest, wiesz, że ktoś go tu nie puścił, no niestety, burdel tu zrobił, piwa wszędzie były, on tutaj leżał, pewnie czy kogoś zaprosił i on się tak lubi chwalić, że to jest jego mieszkanie, on jest tu władcą i po prostu możecie wejść, ja wam pozwalam, że on komuś łaskę robi, że tego sam jest własny, jeszcze tu spieprzył wszystko, komputer mało nie spadł, żeby tak spadł, pożaru by narobiło się, by tu kukło i po prostu i by nic nie zostało.
stało, to dopiero wtedy by było. No, rząd tu już nie może wejść. No niestety, mam w dupie te jego 150 zł. No, przyjdzie, niech ten lekarz, jak chce, to mieszka, to nie zapłaci 400, to przecież dla niego to jest pestka i nie może tu leczyć. No, ty będziesz leżała na podłodze i on będzie spał na łóżku i on będzie ciebie leczył. Czy jesteś, dobrze oddychasz, czy cycki dobrze ci chodzą, góra, dół, lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, dwie machewki, trzy zelery. No w ogóle w Suchowoli to jest środek Europy. Nie wiem, czy ty wiesz, bo ja to wcale tego nie piszę, tego tekstu, tych wiadomości, tego listu. To robi za mnie sekretarka. Nagrywa automatyczna sekretarka. W Suchowoli jest środek Europy. Nie wiem, czy ty wiesz. Raz jeszcze powtarzam, dlaczego to jest takie ważne. To jest takie ważne, bo żeśmy głosiły Ewangelię o Królestwie Bożym. Jakieś 15 lat temu Świadkowie Jehowy odjeżdżają z Białego Stołu Mercedesami ze 4 samochody i żeśmy tam głosiły, ale przez Suchowolę przejeżdżałyśmy i dalej jeszcze jechałyśmy, bardzo daleko. Głosiłyśmy Ewangelię o Królestwie Bożym. Przecież Świadkowie Jehowy mają co powiedzieć. Mają ze sobą Ewangelię. Ewangelię i całe Słowo Boże, kanon 66 ksiąg świętych natchnionych bardzo poważnie traktują, no i głoszą Słowo Boże, bo są misjonarzami. Przekazują i to za darmo. Nie na lichwę, nie za pieniądze, jak te banki z Wrocławia, bo to przecież jak tych Żydów przepędzili z Białego Stołu, jak pisze Anna Romanowicz z Sokółki pochodząca przez Warszawę do Łodzi, to przecież i osiedlili się i we Wrocławiu, i tam te banki takie 2 razy, 3 razy więcej biorą na lichwę, jak tak na 2 lata, łaskę ci robią, wiesz, że dadzą i szukają następnego faceta, jakiejś babki szukają, żeby, wiesz, tak podejść od dołu, żeby nie miała wyjścia, a musiała 2-3 razy zapłacić. No. Także przepędzili tych Żydów do Łodzi i ta Anna Romanowicz 4 kabarety żydowskie napisała. Przecież myśmy śpiewały to w Anglo-Ameryce, Białystok, na Podlasie, tutaj z Warszawy, z Polski, a zapraszam. No i bardzo dobrze zrobił Duda, że pojechał tam do Grabarki. Ja tam wielokrotnie byłam i z tą Walą, Wala już umarła, ta Marysia też była, już pewnie też Marysia umarła. Tam bardzo przyjemnie jest i bardzo miło jest na Grabarce. Całonocne czuwanie, modlenie się, śpiewałyśmy i w górze, i wszystko. I żołnierze byli, i namiot żołnierski, grupówka była, i tak jak Żydzi na polu, prawda, w czasie Mojżesza. Bardzo wspaniałe przeżycia, bardzo wspaniałe wrażenie. Zapraszam serdecznie. No i że te buziaczki przesyłam. Tutaj troszeczkę o Putinie mamy w Radiu Polskim 24/9.2 FM, ale zapraszam Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok. Tam jest prawosławie, bo tutaj prawosławia nie ma. Ja w ogóle zastanawiam się, czy ktokolwiek w ogóle tutaj w Warszawie wierzy w Boga.
życie bardzo mocno Raz, dwa, trzy, cztery. Także proszę Państwa, telewizja Republika podaje, że Korea bez prezydenta. Raz, dwa, trzy, cztery. Prezydent Andrzej Duda był na grabarce. Także serdecznie Państwa pozdrawiam. W ogóle podziw wpadłam, że on był na grabarce. Bardzo dobrze, że trzeba patrzeć się na to, co takiego oryginalnego w Polsce jest, bo jeszcze chyba tylko prawosławni w Boga wierzą. No sam powiedział, że jest katolikiem, że jest jako katolik. Sawa tak stoi, tak się patrzy od dołu, co ten Duda tutaj wygaduje, że jest katolikiem. No ale bardzo pięknie jakoś tak Duda wybrnął z sytuacji, że jesteśmy w jednym kraju, żyjemy, jesteśmy jako jedno i musimy się po prostu wspierać. No taka dewocja troszeczkę jakby wraca, wiecie Państwo, do Polski, bo jednak człowiek powinien być raczej uduchowiony, niż miałby tę wiarę swoją mieć opartą na krzyżach, na obrazach, na różańcach, na tym, co jest zewnętrzne. Doskonale wiemy, może nie pamiętamy, co Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, mówi o faryzeuszach i uczonych w piśmie, że dla nich najważniejsze było to, co zewnętrzne, piękne i ładne, a to jest obłuda. No to więc tam, jak na kolanach się przejdziesz po piachu z krzyżem prawosławnym, z dolną poprzeczką, to dopiero wtedy zrozumiesz, na czym polega wiara w Boga. Warszawa jest chora na Amerykę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj proszę Państwa, na ilustracji mamy i jest też film Galeria, która jest w Fabryce Sera. Mieści się na ulicy, zdaje się, Chorzej, w Fabryce Sera. To jest sam środek jakby Warszawy. No, także zapraszam serdecznie. Nie wiem, czy w ogóle ta galeria tam istnieje jeszcze. Centralna galeria w Fabryce Sera. To był burmistrz taki, do Chińczyka podobny, tutaj jest na zdjęciu. Ja tam koncert też dałam. Magdalena, kierowniczka, bardzo miła, bardzo sympatyczna i ona nie daje się zwieść manipulacjom tej Krystyny z Wylut i innym oszustom, którzy chcą się podlizać, ale sami nie wiedzą komu, są niemili. Tu na Anitę i policję ta z Wylut wzywała wielokrotnie w tej izbie rzemieślniczej. No, ale dobrze, że ją wywalili. No, a ta pani Magdalena, to ja nie wiem, czy ona tam jeszcze tę galerię prowadzi. No, bardzo miła kobieta i pozwoliła zaintonować pieśń. No i się wszystkim oczywiście, że bardzo podobało. Ludzie zawsze proszą o więcej, bo jak byłam kiedyś tam, gdzie jest pływalnia na Wiertniczej, 26 zdaje się, to jedną pieśń zaśpiewałam, potem drugą, kamera była. Ta pani bardzo prosiła artystka, żeby jeszcze jedną pieśń zaśpiewać, żeby jeszcze jedną pieśń zaśpiewać. Oczywiście, no nie ma sprawy, zresztą ja bardzo lubię śpiewać i coś, jeśli jest do rzeczy i na temat, i kolorowo, i melodyjnie, i ładnie, niech się ludzie cieszą.
tam, i żeby też wzmocnić tych chrześcijan, którzy tam są, na przykład hiszpańskie, są jeszcze w dużej części chrześcijan, ale też żeby te przesiłania, które teraz gdzieś tam światy zmienili, właśnie związane z pomocą papieża. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj widzę, że Duda jest bardzo uśmiechnięty, Duda jest bardzo zadowolony, żeby tak każdy człowiek był szczerze uśmiechnięty, szczerze zadowolony, no to byłoby coś. Bo w Warszawie życie widocznie ciężkie, wszystko drogo, proszę Państwa, pieniędzy dawać nie chcą, te banki jak dają jakieś pożyczki, to da 2-3 razy więcej biorą, no na przykład te żydowskie takie tam pod Wrocławiem, właściwie to ja nie wiem, czy tam chciałabym mieszkać w tym Wrocławiu, skoro tamtych Żydów pełno jak Anna Romanowicz z Sokółki, tak, pisarka podlaska, pisarka białostocka, 4 kabarety napisała, jak tych Żydów przepędzili z Białego Stoku, to tu przez tę Warszawę do Łodzi. No, także dzisiaj też śpiewałam w domu wariatów u tych artystów na Ujazdowskie Aleje 45. Ajaj, jajajaj, jaj, giwałt, zwiedziłam świat wszerz, poprzek wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest Łódź. Czyli, że oni byli przepędzeni do Łodzi, a że gdzieś tam się pochowali we Wrocławiu, a to w Katowicach, a to tu, a to tam. I te banki takie, 2-3 razy więcej dziady biorą i jeszcze łaskę robią, że to wiesz, szukają takich jeleni, ludzi dobrze osadzonych, z których można jak najwięcej ściągnąć, 2-3 razy więcej na 2 lata, jak tak pożyczą 2000, no to 170 miesięcznie będziesz musiała spłacać. No to ile to będzie? Będą mieli ze 4800, no to dużo więcej, 2 razy więcej. Także to są oszuści, to są złodzieje i dopóki państwo polskie pozwala, tak jak Hance pozwala, no ale nikt jej nie chce, nikt jej nie lubi, no tak samo i te banki, nikt tego nie chce, nikt nie lubi, one działają półoficjalnie, powinny być wywalone jak najszybciej i z gołą dupą do Izraela. Zapraszam. Doktor Kościoła wspomina, kiedy długo już rozstrząsałem sam ze sobą liczne i różne zagadnienia, kiedy pilnie badał samego siebie i dobro może, a także zło. Ja pamiętam, raz, dwa, trzy, cztery, pamiętam jak stałyśmy na ziemi w Filharmonii Podlaskiej z Tamarą Januszkowską, baletnicą, która założyła tam i ognisko baletowe, i balet, i wszystko, że tutaj będziemy też tańczyć w Filharmonii Podlaskiej. Tam jeszcze teatr wybudowali, muzyczny jeden. No ale to przedstawienie jest na bardzo wysokim poziomie. Tutaj nie ma nudów, bo wiecie Państwo, jak dzisiaj w domu wariatów byłyśmy na Ujazdowskie 45 u artystów tak zwanych, no to były takie nudy momentami, były nudy. To, że żeby nie wystąpić, żebyśmy my nie wystąpiły z Martą Dobosz, jak to mówimy, z Martą Proboszcz i nie zaintonowały paru pieśni, oj, sporo tego było, to byłoby nudno, bo i tak było nudno, ale ludzie byli zaskoczeni, że tak miło może wernisaż przebiegać i że na wernisażu może być tak miło. No, jeżeli jest taniec, jeżeli jest wino i śpiew. W tych, proszę Państwa, ilustracjach widać. Raz, dwa, trzy, cztery. W tych ilustracjach, proszę Państwa, widać taką agresję, prawda? Że jeżeli ktoś jest agresywny, to znaczy, że ma mało mądrości, że psychologii razy zero.
a tutaj potrzebna jest cierpliwość, opanowanie, jakaś mądrość, że z kimś można rozmawiać dyplomatycznie, a nie krzyczeć, a nie wrzeszczeć, a nie zastraszać i się kłócić. No a tutaj ta ilustracja jest strasznie krzykliwa. No jak to? Polskę ograbili, okradli i jeszcze im mało? No to jeżeli, proszę Państwa, Duda jeździ po Polsce i zrównuje wszystkich, że tłumaczy ludziom, że jesteśmy właściwie wszyscy równi, bo on jako katolik na górze grabarce, Sawa stoi, tak się gapi srogo, jako katolik na grabarce wypowiada się, mówi, no trudno, nasz kraj Polska, nas Polska łączy i powinniśmy się szanować. No, bo kiedyś, jak tu przyjechałam do Warszawy, proszę Państwa, to w klasie, no to jakie te dzieci, no, nie lubią ruskich, nie lubią ruskich, a że ten profesor od historii głupoty gada i nie chcieli słuchać, ale dopiero jak handel był, majtki sprzedawali, majtkami handel, krawatami, czym się nie da, wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, potem tutaj na stadionie dziesięciolecia, to wtedy Polacy przez ten handel polubili Rosjan, no, że mogli coś kupić, że mogli sami zahandlować i z tymi Rosjanami mogli coś do jakiegoś porozumienia dojść, też mogli pohandlować. Także widzicie Państwo, tak to nie lubią, a jak na bazie handlu, bazaru, to lubią, prawda? Także dzisiaj to tutaj w Warszawie w ogóle Duda mówi, że jest katolik. Tych wierzących ludzi to tutaj w ogóle nie ma, a co nam nazwa da, prawda, że katolik, no. Też w cerkwi był taki jeden facet i Sawa do niego mówi, wy katolik? Radio Koncit. U świadków Jehowy jest się od razu takim jak mistrz. Idzie dziecko z ojcem głosić, tato daje mu pogadać, daje mu pogłosić i dziecko mówi to samo, co i dorosły. Także tu nie ma, proszę Państwa, stopni, nie ma tytułów, nie ma rabbi, bo to jest obrzydliwe tak się dzielić. Obrzydliwe tak się dzielić.